Francuski strażnik leśny Michel Fourniret zatrzymany w Belgii za porwanie i molestowanie nieletniej. Żona oskarżyła go o zabójstwo 9 dziewczynek. Sprawca zwykle też gwałcił ofiary. To prawdopodobnie najbardziej płodny seryjny zabójca we Francji. Nieważne, co się stało. Prosimy, zwróć nam Estelle. Seria zabójstw Ogra z Arden i jego żony wstrząsnęła całą Europą. W Belgii znaleziono szczątki zaginionej 2 miesiące wcześniej nastolatki. Fourniretowie w niezwykle okrutny i przemyślany sposób gwałcili i mordowali dziewczynki we Francji i Belgii. Żona Michela Fourniret twierdzi, że bała się męża i dlatego dotąd milczała. To była zwyczajna gospodyni domowa, która pomagała gwałcić, zabijać, porywać.